W imieniu trenera chciałem tylko powiedzieć dwa słowa, że zagraliśmy chyba fajny mecz. Chłopaki, ja naprawdę jestem z nich dumny, bo potrafili grać w piłkę. Są to młodzi zawodnicy, którzy chcą grać w piłkę. Nie chcą uczyć się gry długą piłką. Wiadomo, przydarzają się straty, popełniliśmy te błędy, ale my chcieliśmy, tak jak podkreślałem, pograć w piłkę i korzystny wynik. Tym bardziej wiedzieliśmy, że tutaj przeciwnik, gospodarz jest bardzo dobrze dysponowany, przygotowany piłkarsko, pozbawiony ma dobrych zawodników, którzy grali w Ekstraklasie. Tym bardziej się cieszymy z remisu, choć lekki niedosyt jest, ale tak jak powiedziałem, fajnie, że zagraliśmy taki mecz i to daje dużo do myślenia. Wynik jest może i zadowalający pod względem tego, że my nie oddaliśmy dwóch strzałów, ponieważ jak się strzela, to się i bramki zdobywa. Tutaj kolega powiedział, że może mieli więcej z gry, jak najbardziej, utrzymywali się przy tej piłce, ale oddali bodajże trzy strzały, z czego jeden wpadł, gdzie jeszcze sami sobie strzeliliśmy tą bramkę. My oddaliśmy dwa strzały może, gdzie mieliśmy ku temu więcej okazji, gdzie mogliśmy zagrywać piłkę wzdłuż bramki, a jeszcze kombinowaliśmy, jeszcze chcieliśmy poprawić, jeszcze pięknie ją dograć na głowę. Trzeba było tylko zagrać dwie sytuacje z ostatnich pięciu minut, gdzie Kuba Snadny zagrywa wzdłuż bramki i zawodnicy Krakowi mogą sobie sami ją strzelić. Za chwilę kolejna sytuacja, gdzie Skiernikowi brakuje może i pół metra do tego, żeby ją włożyć. Nic, tylko po prostu ją dograć wzdłuż bramki i trzeba strzelać, bo jeżeli są strzały, to są i bramki. A jeżeli my boimy się strzelać, no to ciężko, żeby coś padło. Nie mówmy, czy przyszłość ekstraklasowa, dzisiaj jesteśmy w trzeciej lidze i musimy się wkomponować w trzecią ligę. Tutaj zawodnicy też nie anonimowi przyjechali, czy trenują na co dzień z pierwszą drużyną, czy z drugą drużyną. Są zawodnicy, którzy czekają tylko na telefon trenera Zielińskiego i muszą się wstawić, tak? To każdy tutaj umiera za ten klub, bo wie, że 3-4 kontuzje w pierwszej drużynie obligują do tego, by się znaleźć tam, więc nie patrzmy, czy tutaj kolega jest dużo tych występów w Ekstraklasie, są bramki, tak, ale przyjechał na trzecią ligę i musi grać w trzeciej lidze. Więc na pewno był to niebezpieczny napastnik, ale podchodziliśmy do każdego, czy to był napastnik, obrońca, pomocnik, czy bramkarz, każdego trzeba szanować. Gramy w trzeciej lidze na dzień dzisiejszy i to trzeba wykorzystać. Swoje doświadczenie z Ekstraklasy można przenieść, ale nie wszystko. Tutaj trzeba walczyć. To nie jest piękna gra, tylko ciężkie warunki do gry. Bez walki nie ma zwycięstw. My szukamy zawodników, którzy strzelają bramki, tak? Więc nie grają tutaj nazwiska, tylko jest młody Czapla, ostatnio był Skiernik. Starają się i mają wykorzystać to miejsce, tak? Czy jest to 15 minut, czy jest to, tak jak w przypadku Czapli, drugi mecz po 70 minut. Chce, walczy. Tyle, ile może, daje po prostu z siebie wszystko. Znaczy, ja się cieszę z tego, że w 18 meczowej było 13 młodzieżowców, w czym 7 juniorów. I tak dysponowana Soła, bardzo mocna drużyna. No, byliśmy w stanie jej się przeciwstawić. To bardzo cieszy i taki dobry prognostyk, myślę, że na jutro, pojutrze i za rok, że ci chłopcy jednak dadzą radę się podnieść i grać może w drugiej, może w pierwszej, może w Ekstraklasie, albo jeszcze i wyżej, bo tacy byli. Także brawa dla nich, że uciągli po prostu ten mecz. Każdy chce się utrzymać, wiadomo, jest reorganizacja i tutaj każda z tych drużyn chce się utrzymać, tym bardziej, która jest podparta tutaj Ekstraklasą, tak, no to gra już na niższym poziomie, no troszkę i zawodnicy się mniej rozwijają i boiska są inne, także no widać, że ten progres idzie i no dość często te drużyny zostają wzmacniane tutaj zawodnikami z pierwszych drużyn. Dzisiaj myśmy mieli tutaj Darka akurat ze sobą, który wniósł tutaj no bardzo dużo. Jego sytuacja, jego rzut wolny tak naprawdę przeniósł na bramkę.